Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Drogie siostry i bracia w Chrystusie Panu, spełnia się zapowiedź proroka Izajasza, który w natchnieniu Ducha Świętego wypowiedział, potem zanotował te słowa: Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym policzki moje, rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Te słowa spełniają się na osobie Jezusa Chrystusa. I chociaż uczniowie i apostołowie tych słów, które wypowiadał do nich Pan Jezus, jeszcze nie rozumieli, nie wiedzieli, co się stanie, co to znaczy na przykład zmartwychwstanie, to jednak ten opis, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów uczonych w piśmie, że zostanie zabity, spełni się już wkrótce właśnie na osobie Jezusa Chrystusa. Tym, o którym Stary Testament mówił jako Mesjaszu, pomazańcu Bożym, który przyjdzie na świat, aby świat zbawić. Uczniowie, którzy gromadzili się wokół Pana Jezusa, w tygodniu słuchaliśmy opowieści o tym, że Pan Jezus spośród grona swoich uczniów wybrał 12 apostołów, których znamy z imienia. Można powiedzieć, towarzysząc Panu Jezusowi, byli w euforii, ponieważ wokół Chrystusa zbierały się tłumy. Pan Jezus nikomu nie odmawiał pomocy, licznie uzdrawiał ludzi. A więc cóż mogło stać na przeszkodzie, żeby obwołać Chrystusa królem, przywódcą, który nie tylko poprowadzi do tej szczęśliwości wiecznej, o której mówił, ale który zapewni tą szczęśliwość doczesną. Naród izraelski bowiem znajdował się pod niewolą Rzymian, gdzie wszyscy myśleli, że to Chrystus stanie na czele powstania i przywróci im nie tylko godność, ale również godne życie już tutaj na ziemi. Pan Jezus zadaje pytanie swoim uczniom, za kogo ludzie go uważają. Słucha odpowiedzi, że za Jana Chrzciciela, który zmartwychwstał, inni za Eliasza, czyli proroka, albo jeszcze za innego proroków. Ale Pan Jezus stawia pytanie swoim najbliższym uczniom, apostołom: a wy za kogo mnie uważacie? I słuchamy odpowiedzi tego, którego Pan Jezus wyznaczy na pierwszego papieża, na przywódcę Kościoła, świętego Piotra: ty jesteś Mesjaszem. W nawiązaniu oczywiście do Starego Testamentu, do zapowiedzi Starego Testamentu, że ten
pomazaniec Boży zostanie przysłany przez Ojca. A potem następuje taka dziwna scena, kiedy Pan Jezus opisuje tą swoją zbawczą mękę i śmierć, a potem zmartwychwstanie, że Piotr mówi, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Więc zaczął go upominać, robić uwagi Panu Jezusowi, jakby zaburza tą myśl, która towarzyszy Panu Jezusowi. Bo tak jak powiedziałem, uczniowie, apostołowie, ludzie, którzy go otaczali, właśnie myśleli raczej o Chrystusie w kategoriach triumfu, a nie porażki. Ale u Pana Boga można powiedzieć, wszystko jest odwrotnie. To, co nam się wydaje, że jest ważne, to u Pana Boga nie jest ważne i odwrotnie, to, co nam się wydaje nieważne, to, co jest skromne, pokorne, u Pana Boga ma wielkie znaczenie. To bardzo często w nauczaniu Pana Jezusa się pojawia. A więc ten upadek, można powiedzieć, Chrystusa, ta porażka zapowiada później właśnie triumf poprzez zmartwychwstanie. I tak samo jest w życiu każdego chrześcijanina. I Pan Jezus mówi o tym programie dla każdego z nas. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je zachowa. Co to znaczy krzyż? Ówcześni Panu Jezusowi wiedzieli oczywiście, bo najgorszych bandytów właśnie w ten sposób katowali Rzymianie. Ale ten krzyż rozumiany tutaj jest w pewnej przenośni. Chodzi o pewne niedogodności życia, o pewne trudy, które trzeba ponieść właśnie dla Ewangelii. Zaprzeć się samego siebie. A więc nie myśleć tylko w kategoriach ludzkich, tylko w kategoriach bożych, żeby odrzucić wszystko to, co my pragniemy jakby na tej ziemi, po to, żeby zyskać życie wieczne. Warto stracić to życie, jak mówi Pan Jezus, z powodu Chrystusa i z powodu Ewangelii, aby zachować życie wieczne. Są ludzie na tej ziemi, którzy tak bardzo zaangażowali się w ten świat. My żyjemy na tej ziemi. Pan Jezus oczywiście nie każe nam umierać od razu. Mamy coś do zrobienia na tej ziemi. Ale życie chrześcijanina, program życia chrześcijanina jest właśnie związany z nieustannym zapieraniem się siebie, przede wszystkim odrzuceniem grzechu i naśladowaniem Chrystusa właśnie w tym niesieniu krzyża. To nie jest program miły, to nie jest program popularny. A owocem, można powiedzieć, tego pójścia za Chrystusem, tego kroczenia drogą krzyża, jest to, o czym mówi dzisiaj święty Jakub w swoim liście. Jaki to pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Oczywiście już niejednokrotnie mówiliśmy, że uczynki, które jakby zbieramy na tej ziemi, nie powodują naszego zbawienia. My nie możemy sobie zasłużyć na zbawienie. Wszystko zaczyna się od wyznania wiary, tak jak święty Piotr wyznał Chrystusa jako Mesjasza, tak samo my, wyznając Chrystusa jako Mesjasza, jako naszego Pana, przychodzimy co tydzień tutaj do Kościoła, aby słuchać Słowa Bożego, aby karmić się ciałem Pana Jezusa, aby budować w sercu swoim właśnie wiarę. Ale owocem naturalnym naszego życia właśnie powinny być te dobre uczynki. Mówi dalej święty Jakub: jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się, najedzcie dosyta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Właśnie o to chodzi. My nie tylko musimy mówić o tym, że wierzymy, ale musimy to, wychodząc z Kościoła, udowodnić, że przy pomocy uczynków miłości, miłosierdzia, że my należymy do Chrystusa, aby innych pociągnąć ku Panu Bogu.
Ale tak jak powiedziałem, te uczynki nie są czymś, co powoduje naszą wiarę, tylko są owocem naszej wiary, ponieważ dobre drzewo nie wydaje złych owoców i odwrotnie. Złe drzewo nie wydaje dobrych owoców. Pan Jezus mówił, po owocach ich poznacie. Więc chodzi o to, żebyśmy wzmacniając naszą wiarę w Chrystusa, wyznając wiarę w Chrystusa Mesjasza, wychodząc z Kościoła innym przy pomocy uczynków miłości, miłosierdzia, pokazali, że należymy do Chrystusa. Amen.